Drogie, kochane, umiłowane panie, chcę wam przekazać bardzo ważną prawdę o księciu z bajki. Książę z bajki istnieje. Książę z bajki jest to wyjątkowy hrabia lub jakiś inny arystokrata. Jest to niezwykły człowiek, który nie ma zamiaru się zmieniać. On nadal ma zamiar być arystokratą. On się nie dostosuje do ciebie. On nigdy nie stanie się takim jak ty. To ty masz się zmienić, żeby dopasować się do księcia z bajki. To ty się masz stać księżniczką, jeżeli chcesz być z księciem z bajki. Jeżeli chcesz pasować do arystokraty, to sama masz się stać arystokratką pod każdym względem. Przede wszystkim zewnętrznie, pod względem ubioru. Masz wreszcie zrezygnować z tych porozciąganych ciuchów, tych, bo ci fajnie, bo to miło. Masz zrezygnować z wielu innych przyzwyczajeń, chociażby dłubanie w nosie. Kochana, nie dłubię się w nosie. Dobrze, mam na myśli dłubanie w zębach. Nie dłubię się w zębach, jak się jest arystokratką. Delikatnie idzie się do łazienki i się myje ząbki szczoteczką, którą ma się schowaną w torebeczce Louis Vuitton, czy, no może też niekoniecznie Louis Vuitton, Diora, w torebeczce Diora, taka mała szczoteczka Diora, i tam się myje ząbki, a nie dłubie się ostentacyjnie, nie wysysa się i nie połyka. No. I wielu rzeczy się nie robi. Kochana, jak chcesz mieć księcia z bajki, to obcina się równo paznokietki u stóp, a nie maluje się na czerwono te szpony, żeby to przykryć. Nie, w ogóle to się nie nosi się tych rzymek, klapków się nie nosi. Nie nosi się żadnych takich rozklapanych klapków, ani takich japonków. No, bo to się, japonki to się nosi tylko i wyłącznie na plaży, jak się idzie do toalety na plaży. Nie sika się do basenu, też przy okazji. Kochana, jak chcesz mieć księcia z bajki, to sama masz być księżniczką. Masz chodzić po świecie i się uśmiechać, kłaniać się. Tak. Jeżeli chcesz mieć księcia z bajki, to stajesz się księżniczką, a to znaczy, że przez 24 godziny na dobę nie jesteś sobą. Weź to pod uwagę. Jeżeli jesteś gotowa 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku nie być sobą i nie uchlać się, nie upić się, nie odmłodzić się i zachowywać się jak księżniczka, to masz szansę nie tylko spotkać księcia z bajki, ale go oczarować. Pamiętaj o tym, że innego wyjścia nie ma. To znaczy, życzę ci, abyś potrenowała. Wpierw stań się księżniczką, a zobaczysz, że cały tłum książąt otoczy ci wianuszkiem i każdy będzie chciał być z tobą. Dlatego, drogie, szanowne, cudowne panie, ja nie wiem, czy rzeczywiście nie jest lepiej być służką u księcia, być po prostu kucharką, sprzątaczką. Wtedy można być z księciem i być sobą. Też dobry układ. Co wy na to, drogie panie?